Wybitni polscy wynalazcy i ich odkrycia stały się inspiracją dla studentów Politechniki Krakowskiej do stworzenia mappingu 3D. 24 maja późnym wieczorem odbył się pokaz, który przyciągnął wielu zainteresowanych. Twórcami dzisiejszego mappingu są studenci specjalności grafika komputerowa i multimedia, którzy realizują ten projekt w ramach pracowni problemowej, a także studenci koła naukowego grafiki komputerowej WIS-GRAF. Mapping jest to dość nowoczesna forma, jeżeli chodzi o grafikę komputerową. Dość trudna w realizacji, ale łączy ze sobą sztukę i nowoczesne technologie. Dokładnie jeżeli chodzi o tą sztukę, skupia sobie również muzykę, film, rysunek. Jest to połączenie wielu form realizatorskich, które chcemy przedstawić i pokazać, jak mamy zdolnych studentów. Animacje przedstawiające działalność naukową takich postaci jak Maria Skłodowska-Curie, Zbigniew Religa czy Kazimierz Pruszyński zostały wyświetlone na murach dawnego Pałacu Królewskiego w Łobzowie. Budynek ma zasadnicze znaczenie. Dla budynku robi się animacja. On stanowi nie tylko tło, nie jest tylko ekranem, ale jest także podmiotem tej animacji. No bo jego okna, jego gzymsy, tutaj mamy akurat Pałac Królewski, który ma bardzo fajną architekturę, stanowią komponentę tego całego widowiska. Prace nad projektem trwały kilka miesięcy. Studenci wszystkie elementy mappingu stworzyli sami, poczynając od napisania scenariusza, a kończąc na skomponowaniu muzyki. Myślę, że jest to wydarzenie, które daje nam dużo doświadczenia w robieniu animacji, montowaniu filmu, tworzeniu muzyki. Rozwija to nas przede wszystkim i możemy też nauczyć się pracy w grupie. Twórcy projektu odnoszą liczne sukcesy. 25 kwietnia Adrian Widłak został laureatem stypendium twórczego miasta Krakowa, a 19 maja koło naukowe grafiki komputerowej WIS-GRAF wzięło udział w festiwalu Daisy Days, podczas którego zdobyło drugie miejsce w konkursie 3D mappingu. Nie pozostaje więc nic innego, jak trzymanie kciuków za efekty kolejnych projektów studentów z Politechniki Krakowskiej.